Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu Vlogmas, czyli rozpoczynamy dzień trzeci. Cześć, cześć! Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym dniu Vlogmas. Ja już ubrana, umalowana, godzina jest po 9, ale dlatego tylko, że mam dzisiaj szkołę, więc nauczanie, więc zdalne. Więc będziemy coś tam próbowali wyrzeźbić z tych młodych umysłów. Ale postanowiłam się z wami przywitać. Ciemno jest strasznie, aparat jest genialny, bo wyłapuje dobre światło. Mimo wszystko, mimo że jestem pod prąd, to może będę nie pod prąd. I mam nadzieję, że dzionek upłynie nam w radosnej, miłej, sympatycznej i pozytywnej atmosferze. Będziemy się dobrze wspólnie bawić i że można będzie trochę powzdychać do świąt, zważywszy na to, że może jakieś magiczne, świąteczne rzeczy będziemy robić. Wczorajszy vlog był bardzo długi, ale to... Dzisiaj zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja zbieram się w pełnym anturażu, umalowawszy się i umalowniewszy i do pracy z kotem. Come on. Kot usłyszał nagrywanie. Jak kot słyszy nagrywanie, to oznacza, że do kameru kot pierwszy. Ale to jest gwiazda, słuchajcie. Gwiazda było, nie było. Ona musi, inaczej się udusi. Witam Was, ja na tle świątecznych poduch. A pomiędzy lekcjami krótka przerwa. Króciutka, słuchajcie, lecą sobie kulędy. A dzisiaj będę im... Patrzę, żebyście widzieli, mamy różne klaskania. Dzisiaj będą piosenki przedszkolaka i różne inne rzeczy. Będziemy działać, a moje stanowisko... Wygląda w ten sposób, że mam tutaj Teamsy zainstalowane i zaraz się będziemy łączyć z kolejną grupą. Klasa pierwsza to będzie, także tak to wygląda ze z perspektywy. Ale powiem Wam, że hu hu ha, zima, nasza zima zła, na flażoletach poszło bardzo ładnie. Mam jeszcze jedną minutkę i łączę się z pieroszakami. Poklaszczemy. To Dorota Wam nagra. I malutka. Idzie kot, raz i dwa, brylantowe oczy ma. Idzie kot, raz, dwa, trzy, sprawia się przez nasze sny. I teraz coraz szybciej. I głośno śpiewamy. Łożu tapcie na samicu będzie chodził i szybko. I bardzo szybko. I teraz wolno. Idzie kot, raz i dwa, brylantowe oczy ma. Idzie kot, raz, dwa, trzy, skrada się przez nasze sny. Super. I wolno. Bardzo ładnie Wam wyszło. Super. To słuchajcie, teraz przypomnimy... Raz, dwa, raz.
wyszło, bardzo mi się podoba. Oliwierek, jak będziemy tańczyć albo klaskać, musisz się troszeczkę odsunąć, wiesz? Dlatego, że... Słuchajcie, długa przerwa obiadowa, więc czas iść zjeść śniadanie. Kot usłyszał i leci. Kot już dostał. Kot to już po śniadaniu 100 lat po prostu. A my tu po schodach próbujemy razem ze skrzetami. Będzie odcinek, gdzie wam pokażę całe udekorowanie domu, aczkolwiek, no bo przygotowania to będziecie mieli. Muszę wpuścić, bo całe przygotowania nagrywałam. To było znacznie przed vlogmasem, słuchajcie, znacznie. A my idziemy to śniadanie zjeść na przerwie obiadowej. Było, nie było, trzeba. Nie wiem, co zjemy, coś wymyślimy. A u wiśni na śniadanie. Wiśnia robi niechlubne zajęcie, nie pokażę, co? Ale to też trzeba zrobić. Niechlubne zajęcie. Znaczy niechlubne zajęcie. Kuweciarskie. Kuweciarskie. Dzisiaj jest jej część. Dzisiaj moja część. Jej kolej właściwie. Także tak, albo kuweta, albo śniadanie. Ja wybrałam śniadanie. U nas dzisiaj będzie sałateczka, łososiowe brzuszki, tutaj ładnie dziubię, mozzarella, ogórek kiszony i ciepła kawusia do tego. Także będzie smacznie. Jak tam smaczne? Smaczne. Mamy tak, brzuszki łososiowe, ogórek kiszony i mozzarella. Z kropką, dosłownie kropką ketchupu. Ketchupu i sosu tatarskiego. O, pychota. No, trzeba wszystko tam wyjadać, takie mniamniusie. Smacznego! Smacznego! Słuchajcie, jest taki challenge, takie wyzwanie. Wyzwanie. Pierwszy raz robię z monitorem, żeby nie było. To robię z telefonkiem, tak. Pierwszy raz. Po śniadanku. Ja się tylko widziałam mniej więcej. Nie umiem. No super. Fajnie. Agri Sweeter jest. Aha, ucieka. A my dzisiaj pizza i tortilla. O, proszę bardzo, dzisiaj jeszcze zostało na tortillę. Stawię was do piekarnika. Do mikrofali. Proszę doktorze otworzyć mikrofalę. Microwave.
Tam, gdzie są takie, oho, panie, kabum, wchodzicie razem ze mną. Gotowa jestem na paczkę niespodzianki. Kalendarz adwentowy, razy 3. Dorota tam działa na Insta. Może do dwójeczki. Idziemy do dwójeczki. Wszystkich widzę na Insta. Będzie dwójka, otwieranie kalendarza, ale zaczniemy od kalendarzy adwentowych, po prostu jak zwykle. I może świeczkę na koniec zostawimy i teraz szukamy dwójki. Ja już znalazłam, zgubiłam i znowu znalazłam. Milky Way. O proszę, będzie droga mleczna. Do właśnie kawki. Się obiadek robi. Tak, obiadek się robi, dlatego anturaż jest jaki jest. No w kuchni chyba. W kuchni leżą kalendarze. Tutaj zobaczymy, czy się uchowała czekoladka, czy spadła na dół. Jak zwykle. Dwójka, 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 dwójka. Hello, hello. Ho, ho, ho. Witam wszystkich. Wy widzicie tą dwójkę, nie? Już. Mam to. O, też się nie uchowała, ale była tutaj. Wygląda na jakąś bombkę. Ja mam wszystko na dole, to jestem pewna, ale będę otwierać. Tu jest czekoladka z bombką, przyjmujemy. A teraz na trójka. To znaczy dwójka, dwójka. Dwójka, 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 dwójka. Tja. Czekajcie. Oni specjalnie tak robią te numerki, ale to jest zabawa. Dobra, znalezione. O co chodziło? Oczywiście, że tak. Byłoby smutno, gdyby się od razu znajdowały. Hej Anita, hej Baby, Marcin, hej, witam hej wszystkich. Same znajome twarze. Otwieramy, otwieramy kalendarz. Co wy? Nie macie pracy czy co? No i co chwilę coś tu wchodzi z tego kanału. Tak. O, o. Fiolet i słodki zapach. Ale żebyście mnie udusili, nie wiem czym. Oni tu napisali po ichniemu. Dot Tea Light Apple. No Apple to zrozumiem, ale to Winter Winter is coming. Winter is coming jest zapach. Dobra, no. Mamy wszystkie czym, dobra. I teraz od was kalendarze adwentowe. Numer 2. Numer 2, paczuszka numer 2. Dwójeczka, paczuszka numer 2. I mamy... W takiej paczuszce mamy mnóstwo rzeczy. Tak. Mnóstwo na bogato. Na bogato. Mnóstwo pudełków. To jest też do tego? Tak, tam jest napisany list do ciebie. List do mnie. A, drogi Bułatku, no boż, iż Dorota no zbierała. Wysyłam swoją pracę do kalendarza adwentowego. Tak. I dołączam coś dla koteczków i do szuflady wstydu. A, koteczki, no. Szuflada wstydu, koteczki to już zeżarły pewnie dawno. Szuflada wstydu została zaopiekowana tam dalej. Wesołych świąt i szczęśliwych. To jest od Anny. Tak. A tutaj, droga Pani Janno, niech radość z drobiazgów towarzyszy Pani przez cały nadchodzący nowy rok 2021. Z podziękowaniem Aga Mar. Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów, świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na nowy rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija. Czyli takie życzenia wiedźmowe, jak powinny być. Biżuteria z żywicy, wskazówki pielęgnacyjne. To jest to w tym szarym jest tu, biżuteria. Tak? W tym szarym. To idziemy po kolei. Dobra, wskazówki pielęgnacyjne. Ale zobacz, pudełki. O, Mikołaj. Kto tak? Mikołaj puka. Tutaj pokazuje YouTube'om. Winter is coming. Winter is coming. O, tu dziewczyny podpowiadają, świeczka zapachu jagody. O, okej. Okay. W życiu bym nie powiedziała, ale niech i tak będzie. Ładna wstążka, dlatego że zobaczcie jaki ma sznurek z listkami. No. Sznurek z listkami. Ja tutaj słuchajcie, jeszcze YouTube'a nagrywam, także... Także tak to. Jesteśmy w kuchni podczas obiadu. W kuchni podczas obiadu. O, proszę bardzo, jaka piękna. To będzie jakaś naklejka czy coś. Super. Ojoj. I tu mamy, słuchajcie, wiszące kolczyki z bombką. Ciekawe, czy to będzie widać, czy to zbliży. Trochę zbliżyło. Trochę zbliżyło, bardzo piękne. 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 Kolczyki z bombką. Ja tu będę zbliżać, ty tu zbliżaj. O.
Super. Piękna sprawa. I ostrzyło nawet na YouTube'a. Piękne. Wisioneczko i opakowanie. Ja to zostawię w opakowanku. To jest taka jak się nie będę. Tak, bo one są z żywicy, rozumiem. Bo one są co są. Na tyle drobne, że mogłyby mi pozginać się. No to lepiej właśnie tak. Także ja tu w pudełeczku. Czarowanie, czarowanie, czarowanie. Czarowanie jest... A, piękne, no. Też mi się bardzo ładne, bardzo ładne. Dobra, i druga rzecz tu mamy, bo tu jest to czarowanie. A, czyli mamy te żywiczne różne. Tak, żywiczne rzeczy, takie fajne. Cześć, Margola! Dobra, i mamy kolejną sprawę. O, o to wisi, słuchajcie. Dużo wisi tutaj. Widzisz, sama biżuteria się trafiła. Się trafiła, ktoś to układał. Mi się krapiny po pierścionki podobają. No też. Pierścionki są. Słuchajcie, bardzo pasowne do pierścionków. Co prawda to jest pewnie... Coś się zaplątnęło? Nie, już dobrze jest. Co jest? Bardzo piękna kamienia piękna, z dziurką, było nie było. Super. Ja tutaj pokażę, widzą YouTube'a również, o, wyostrzone. Proszę bardzo, piękna. Natomiast również takie kolczyki, które ja generalnie noszę zawsze. No, takie dyndadełka. Super sprawa. Pokażę, widzą YouTube'a. Zorganizujecie się? Zorganizujecie się fokusy. No tak, z wszystkim. O, piękna sprawa. Na mięso zrobiłaś? Tak, na mięso. Poduszka jest, ja lubię te takie... I nawet na igły potem jest fajna. No i oczywiście pudełeczki piękne, to zawsze są piękne pudełeczki. Cudne, śliczne, mikołajowe rzeczy. Dziękuję bardzo sponsorom tego kalendarza. Dokładnie, także jutro kolejne otwieranie okienek. Dziękujemy wszystkim. No, pa, pa. I zakończ, papa. O, palec wszedł mi. O. Aparatu. Święta się zbliżają, vlogmas jest, czyli czas się wziąć za piernik. Dzisiaj będziemy zagniatać z młodą ciasto piernikowe. Przepis jest, składniki są. Odłożymy je w zimne miejsce i będzie czekało. Do kiedy? Ze dwa dni przed Wigilią do świąt. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Także patrzamy, co się będzie działo. Co potrzeba. Dorota mnie czegoś woła i mówi Hilfe. Jołka. Ja dostałam prezent urodzinowy i tu jest taka przy okazji jeszcze, bo już wyciągnęłam jedną część. O Jezu, kołderka cukierki. Kołderka z cukierków. Kołderka z cukierków bardzo zawsze. Dorota. Bardzo dziękuję, mamie. I w ogóle dziewczynom dziękuję, które przysłały paczki, bo teraz ich nawet nie odpisałam. Magda i Gabrysia. A my patrzymy, co jest. Takie cuda. Co to są? Pudełko do przechowywania śliczne. Tak. I słodkości. O, Frutti di Mare, to jest najlepsza ta. Super. I jeszcze więcej słodkości. I jeszcze więcej słodkości. No dziękuję. Po prostu. Pakowanko. Prześwitujące. Koty. Jezus. Dziś nie ma hormona? Trochę tak. Jak prawdziwego, nie? Takie pudełka są fajne, bo w nich widać, co jest. Póki co będą mniej cukierki. Ja już ciamkam. Niam, niam. Nie wiesz, zrobisz nurki i powiesz na choince. Białe są? Bo są białe. Będą pasować. Dostałam opiernicz, że nie na oko. Rozpuszczamy masło zaraz z miodem. I nie może być na oko. Ugly Sweater robi piernik. Ja nagrywam. Każdy ma swoją robotę. Pół i trochę, no na oko. Ale ja nie wiem, ile to będzie trochę. Damy radę. To się nie skarmelizuje, ja nie wiem, bo ja to jestem...
Czy to jest pół? Poczekaj. No niestety trzeba to zrobić łopatologicznie. Nikt nie widział. To jeszcze nie jest pół. O, no tak dotąd myślę, że będzie. Ten palec... To jest pół. Mhm. I to jest tak tyci ponad pół. Dobra. No to pójdzie. No to pójdzie. Miał, miał, jeszcze ty. Się boję, żeby nie było dużo. To będzie za słodkie wtedy. To nie będzie za słodkie. Będzie nie taka konsystencja. Oj. Dobra, już więcej nie. Nie, spłynie, spłynie, będzie dobrze. Dobrze będzie. To teraz jadł mój palec zemsty. Ten. Papierem chyba trzeba wyczeć. Ty, powera masz tu. Wybierasz okienko. I na jakim ogniu? Na dużym. To musi rozpuszczać. Mamy cukier, miód i masło. I będziemy to rozpuszczać. Kuchareczka się wstydzi. Pokaż ugly sweater. Nie. Dobra. Robimy. W życiu nie robiłam piernika. O, widzi pani, ja też. To ja też. Ty się nie powinnaś takich rzeczy mówić. To moja mama robiła, ja wiem, jak to się robi. Okej. Okay. Poniekąd. A my słuchajcie, premierujemy, to znaczy tak, jedna z nas miesza, druga z nas premieruje, będziemy oglądać, uwaga, start Vlogmas Grzegorza. Słuchaj, słuchaj, Vlogmas, a to już w międzyczasie pitu pitu nam się masło roztopitu. Tak było. Co będziemy teraz dodawać? Mleko. Idę po mleko. Mleko! Jak wam pokażę tą lodówkę z tym cydrem, to padniecie. Grzegorz jak zwykle w tle, a my szykujemy sodę oczyszczoną i mleko. Proszę bardzo. Do zobaczonka. Ileś łyżeczek. Nie wiem, mają być łyżeczki. Łyżki czy łyżeczki. Pani ma za dużo łyżeczek. Tak. Tak to jest. Mąka ze sodą i z czym? Przyprawą piernikową. Przyprawą piernikową. A ja zostałam zagoniona do mieszania. Dodajemy mleka. Czekaj, czekaj, czekaj. O. Spokój. Nie mogę. Dobra. Okej. Okay. I grzejemy dalej. Z czym to jest to mleko? Z sodą. Z sodą mleko. Okej, okay, działa. No sorry, bo ja tak o. Jajka wbijamy teraz do tej całej mieszanki. Patrzymy. Będziemy zaraz mieszać. Taki kogel mogę na patelni. Czegoś takiego to u mnie w domu jeszcze nie było. To będzie mycia więcej niż to wszystko warto. Chociaż nie, piernik. Piernik. Jest piernik. Teraz mieszamy. Przelewamy naszą masę do miski. Robimy to przez wywiad. Bo istnieje niebezpieczeństwo nieprzelania. Mówiłam, że jajka jeszcze tam. Mieszać wszystko. Nie wiem, czy tam będzie ten piernik. Przynajmniej nic się nie spiekło, jak widać. Zacnie. Z lewą. Mieszanko po trochu. Bo to się... A teraz ja filmuję młode miesze. Młody ma więcej siły, to będzie, o, proszę bardzo, ale pachnie piernikiem w piorun, jest po prostu, będziemy dmuchać tę mąkę. Dobra, na razie zostaw, zaraz to wysyśniemy. O, podobno najlepsze zagniatanie to jest kapustę nogyma, a ciasto ręcyma, więc młode będzie ręcyma zagniotowywać z pełną dozą magii, energii i chęci, żeby wyszło.
Tak, już zabieram, będę wylizywać zaraz surowe ciasto. No i mamy co? Zagniecione ciasto. Wygląda na smaczne. Znaczy jest smaczne, bo już wylizałam wszystko, co się dało. Podobno zgrabnie odchodzi od miski, więc będzie dobre. Czyli się konsystencja zgadza. Słuchajcie, myślałam, że to będzie kupę roboty. Nie. Polecam robić pierniki. Co my tam miałyśmy? Teraz dokładnie, czekajcie, mam przepis. Było tak. 650 ml miodu rozgrzane z 300 g masła i 1,5 szklanki cukru. Potem dolałyśmy 130 ml mleka z rozpuszczonymi 4 łyżeczkami sody oczyszczonej i to wszystko przemieszowywałyśmy. Potem było tak. 80 g przyprawy do piernika, kilogram mąki pszennej, szczypta soli i 4 jajka. Miód, masło i cukier rozpuścić razem, przestudzić. Dodać mleko z sodą, przyprawę piernikową, mąkę, jajka, sól i wymieszać. No nie było to takie skomplikowane jak myślałam. Muszę sobie chyba zdjęcie zrobić tego już przepisu. I powiem wam, no pyszne to to jest. Jeszcze urok jest w tym, jak się te polewy zrobi. Nie? Młode piwo, że tak. No i nie możecie poczuć tego zapachu. Żałujcie. Ja to zaraz przykrywam. I wynoszę do zimnego. Niech sobie stoi do świąt. Ciasto zrobione. Pięknie pachnie w domu piernikiem. Wieczór za oknem. Cicha noc. Jeszcze przed nami jest rytuał. Drugi z kolei. Drugi. Czyli wybaczanie. Wczoraj zaczynaliśmy vlog. Vlogmas. A teraz ciągniemy. Mam nadzieję, uda się 21 dni. Cicho, spokojnie, palą się światła, miło, sympatycznie. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. Przepis na ciasto. Mam nadzieję, że wyjdzie. Bardzo dobry. No i właśnie takie wspólne gotowanie, wspólne spędzenie czasu. Przy światełkach, które mrugają, przy zapachu piernika, to chyba takie najfajniejsze sprawy przed świętami. Pamiętajcie, żeby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę, ale i też nie przejmować się, jeżeli nie będzie wszystko dopięte na ostatni guzik albo totalnie, idealnie. Bo nie o to chodzi. Chodzi o tą całą atmosferę, która tutaj towarzyszy, bo to właśnie nagrywam vlogi. Trochę szaleństwa, trochę działania, trochę takiego spokoju, prawie jak w cichej stajence. Lubię ten przedświąteczny okres, kiedy palą się światła, kiedy można naprawdę tak we wspólnocie i w pozytywnym nastroju przygotowywać się do świąt. Czy to są święta 24 czy 21? Nieważne, ważne, żeby utrzymywać tą dobrą, cudną atmosferę. Także ja mówię wam dobranoc. Zobaczymy się w następnym vlogu, a ja idę do takich wieczornych swoich zajęć. No i do rytuału potem. Buziaki. Pa, pa. Faithful be and trust in God unchangingly. Oh Christmas tree, how richly God has decked thee.